wiele osób przyjeżdża do Szczecina i zostaje tutaj z większych miast. I po prostu kocha to miasto, bo jest właśnie, są kamienice, jest zielone, jest mnóstwo tych jeszcze przedwojennych pozostałości, mimo że tak zniszczone, tak? Także myślę, że to się bardzo, bardzo zmienia i jest ogromne przywiązanie Szczecinian do tego miejsca, do tego miejsca, w którym żyjemy. Cześć, Krzysiek Libel, czyli Pan od Książek. Jesteśmy w kamienicy, słynnej kamienicy na Świętego Wojciecha I, w gościnie u Moniki Szymanik, autorki Kamienicy w lesie, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku. Witam serdecznie. Zanim przejdziemy do wszystkich spraw związanych z książką, ja chciałem, nie ustalaliśmy tego, więc mam nadzieję, że to nie będzie zbyt prywatne pytanie, ale chciałem zapytać o historię Twojej rodziny jeszcze przed przyjazdem do Szczecina. Bo Ty przyjechałaś do Szczecina, a jak ona znalazła się? Na tych ziemiach? Na tych ziemiach. Zachodnich? Mhm. Od strony mojej mamy rodzina pochodziła z okolic Tarnopola, czyli ze wschodu, a mojego taty z Torunia. I po wojnie? I po wojnie, zaraz po wojnie, w 1945 właściwie już właśnie przyjechała do, rodzina mojej mamy przyjechała do Witnicy, to jest koło Gorzowa Wielkopolskiego, 20 km od Gorzowa Wielkopolskiego, do takiej małej miejscowości. A rodzina mojego taty z Torunia przyniosła się na tę ziemię też do, właśnie do Witnicy. Jak mój tata miał 4 lata, czyli to było pod koniec lat 60. I potem rodzice przeprowadzili się do Gorzowa i właśnie ja pochodzę z Gorzowa. 20 lat mieszkałam w Gorzowie, a od 15 w Szczecinie, a w międzyczasie jeszcze... No dobra, a twoja droga właśnie z Gorzowa do Szczecina i ten międzyczas. Tak, no to za mężem. Mąż zaczął, jeszcze wtedy chłopak zaczął studiować w Szczecinie. No i, a ja byłam w klasie maturalnej. No i po roku dołączyłam do niego. Zaczęłam studiować najpierw prawo, potem polonistykę. I wzięłam dziekankę. To był zupełnie tak spontaniczny pomysł. Spotkałam koleżankę, która właśnie była au pair medicine właśnie w Niemczech i powiedziała, że to jest świetny pomysł, żeby poznać język. A ja zdawałam maturę z niemieckiego, wcześniej chodziłam na takie dodatkowe lekcje z niemieckiego, no i stwierdziłam, że to jest świetna sprawa, żeby się po prostu tego języka tak żywego nauczyć. No i z roku zrobiło się 7 lat. Mój mąż w międzyczasie skończył studia i dojechał do mnie do Hamburga. No i potem zaczął zegar biologiczny cykać i stwierdziłam, że jednak czas wracać do Polski i założyć rodzinę. No i tak też zrobiliśmy. W 2004 roku wróciliśmy właśnie do Szczecina. No właśnie, czemu do Szczecina, a nie do rodziny? Tak, bo tu już była możliwość, mój mąż miał mieszkanie na Krzywoustego, komunalne mieszkanie na Krzywoustego 8, nad Bagietką mieszkaliśmy, dlatego stąd właśnie i od razu właśnie w kamienicy. I potem tam mieszkaliśmy przez w sumie 5 lat i zamieniliśmy się na Świętego Wojciecha. Też to była zamiana międzykomunalna. A jak wyglądała właśnie ta zamiana? Tak jest, bo my chcieliśmy to mieszkanie na Krzywoustego. Ja gdzieś czytałem właśnie o tej zamianie waszej. Było świetne, że jedna i druga strona były zadowolone. Tak, dokładnie. No tutaj rodzina, która mieszkała tutaj, chciała, że tak powiem, więcej intymności, to jest specyficznie, tak? Jest studnia, układ i tak dalej tej oficyny. A my po prostu chcieliśmy to mieszkanie mieć możliwość wykupu, bo tam żeśmy bardzo taki potężny zrobili remont. I dosłownie po miesiącu czasu ta pani do nas przyszła i zapytała, czy chcemy się właśnie zamienić. A my byśmy zdziwieni, że w ogóle ktoś się chce z takiego miejsca wyprowadzić. Tutaj podpytaliśmy sąsiadów, co jest z tym mieszkaniem, mnie także chce wyprowadzić, bo oni mieszkali tutaj tylko rok czasu. Trup w ścianie. Tak, dokładnie coś takiego. No ale okazało się, że po prostu tak wyszło, no i zamieniliśmy się, jesteśmy przeszczęśliwi, bo to miejsce jest absolutnie magiczne, rzeczywiście jest ten urok. No, kamienica jest przepiękna, bo nie dość, że przetrwała te działania wojenne i jest zachowanych mnóstwo elementów. W każdym praktycznie mieszkaniu jest bardzo wiele i to różne. I ta spójność, tak mnie urzeka ta spójność kamienicy, że płytki na ścianie idealnie pasują do prześwitu bramowego, tak do frontowej klatki schodowej, do kolorystyki wszystkich klatek schodowych, bo każda jest inna. I to jest wspaniałe. Czyli ile tu już mieszkacie? Tutaj 10 lat, 11 teraz. Mhm. Dobra, to w którym momencie narodził się pomysł na książkę pierw? To znaczy, książka nie była pierw, ale była zamysł. Przyczynkiem do
Postawię konto na Instagramie. 3 lata temu zupełnie spontanicznie, to że tak sobie myślę, że dużo rzeczy w naszym życiu wychodzi spontanicznie. To są najlepsze rzeczy. Tak, no właśnie, tak to wychodzi. 3 lata temu zakupiliśmy dom w Strumianach, na Skrelos mały domek po Janie i Joannie Kulmach. No i ja w międzyczasie byłam, właśnie opiekowałam się dziećmi, byłam w domu. No mąż ma własną działalność, więc on tutaj pracował na to nasze utrzymanie. No i niestety jednak dwa domy i ten dom, i to mieszkanie, to było mu za dużo. On stwierdził, kobieto, musisz pomóc, właśnie zatrzymać i mieszkanie, i dom, no to musisz pójść do pracy. A że ja już byłam po 40, no to stwierdziłam, że chciałabym robić coś, co jest moją pasją. Mąż dał mi rok. Stwierdził, w rok czasu, jak coś będę widział, no to dobrze, to możesz iść tutaj w tą stronę. No i właśnie narodził się pomysł... To dobra motywacja. Tak, bardzo dobra motywacja. No i właśnie pomyślałam, że chciałabym napisać książkę o tych przedwojennych pozostałościach w Szczecinie. Na początku był pomysł, żeby tylko właśnie o tej kamicy, o mieszkańcach. No ale jak zaczęłam spacerować, no to okazało się, że jest bardzo jednak tu w Szczecinie dużo wspaniałych miejsc. No a takie czasy są dzisiaj, że żeby dowiedzieć się, czy ktokolwiek będzie tą książką zainteresowany, no to stwierdziłam, że muszę zaistnieć w mediach społecznościowych. No i pomyślałam o Instagramie, tak, który tak tym obrazem mocno operuje. A żeby założyć konto na Instagramie, to musiałam zmienić moją 12-letnią telefon komórkowy, komórkę z klapką. No i jak kupiłam telefon komórkowy, który zaczął robić bardzo fajne zdjęcia, no to stwierdziłam, że będę robiła tylko telefonem. Dobra, i jak to żyć na Instagramie? Od razu był boom, mnóstwo serduszek. Nie, oczywiście to było powoli, tak? Tym bardziej, że teraz w dzisiejszych czasach Instagram też trochę inaczej funkcjonuje jeszcze niż kilka lat temu, ale było to bardzo sukcesywnie, było coraz większe zainteresowanie, właściwie od samego początku, no ale to wiadomo, to było sukcesywnie. I po pół roku rzeczywiście i radio się zgłosiło do mnie, i Prestiż, no i w ogóle społeczność była już taka coraz żywsza. No i pomyślałam sobie rzeczywiście, że to może już czas, żeby o tej książce pomyśleć. No tym bardziej, że cały czas nade mną wisiała ta wizja, że to musi być rok. No i stwierdziłam, że dobrze, że zaryzykuję. Znalazłam drukarnię, a właściwie Ewa Kownacka z Czary Malary, tutaj nasza szczecińska wspaniała ilustratorka, podpowiedziała mi właśnie, gdzie ona również tą swoją pierwszą książkę wydała. No i tak się zaczęło. No i w tej chwili... Jesteśmy, no 1 grudnia była premiera książki, przedsprzedaż rozpoczęła się na początku listopada, no i w tej chwili muszę robić dodruk, bo kończy się nakład. Jest straszne naprawdę. Nie, znaczy myślę, że to wspaniałe, tak? Ale jednak też i trochę stresujące, bo książki muszą być na stanie, wiadomo, żeby czytelnik nie musiał na nią czekać. Jasne. Jakie były reakcje na Instagramie? Nie wiem, pojawiały się komentarze? No przede wszystkim, no, wydaje mi się, byłych że... Byłych mieszkańców na przykład. Mhm, tak, no to właśnie było dla mnie fantastyczne, że nie tylko osoby, które mieszkają w tej chwili w Szczecinie, ale właśnie te, które kiedyś mieszkały, które wyjechały z taką wielką nostalgią, ten Szczecin wspominają. I myślę, że wtedy nie było takiego konta na Instagramie, które też podawałoby dokładnie adresy tych miejsc, które pokazuję, bo to też jest ważne. Chciałam, żeby ludzie się utożsamiali z tym miejscem, że mogą sobie pójść, zobaczyć. Poza tym oprócz zdjęć dla mnie było od początku bardzo ważne właśnie to budowanie tej społeczności, komentowanie, wymiana nie tylko właśnie w komentarzach, ale też w wiadomościach prywatnych. I myślę, że jest taka duża bardzo potrzeba społeczna właśnie takich działań w Szczecinie. Pewnie nie tylko w Szczecinie, no ale ja tutaj mogę powiedzieć właśnie o tym. Także to przyszło moje najśmielsze oczekiwania. To taka naprawdę żywy dialog. Jasne. Mówiłaś o tym rekonesansie, jakim miał być konto na Instagramie. Czy teraz okaże się, że ja nie mam racji, ale myśląc o tym, że jakbym miał zrobić rekonesans na Instagramie, to odbiorcy docelowi Instagrama, albo przynajmniej stereotypowi, jak my ich postrzegamy, niekoniecznie będą odbiorcami książki, powiedzmy, ze sznytem historycznym. Mhm. No, ale to... co na przykład wynika też z wieku, tak? Instagram, załóżmy, nie wiem, 15-25 taki. Wieka odbiorca książki
45-55, nie? Znaczy, tak, pokazuje moja... to, że ja bym się mylił na szczęście. No, zdecydowanie, bo... dlatego, że odbiorca statystycznie mój instagramowy to był właśnie to w moim wieku, to jest 25 powiedzmy do 40 lat, tak? Także 15 i 20 to nie mam takich użytkowników, po prostu to też jest specyficzna społeczność, także myślę, że Instagram jest tu świetną taką po prostu wskazówką, że jednak ta książka jest potrzebna, tak? Więc tutaj nigdy do końca nie mogłam być pewna, ile rzeczywiście książek się sprzeda, tak? Bo też co innego jakaś żywa i życzliwa społeczność instagramowa, a co innego jednak książka w formie papierowej. Ale okazało się, że ta potrzeba jest. Książka już w przedsprzedaży sprzedała się w 200 egzemplarzach. A po premierze, w ogóle sama premiera też pokazała, że ta potrzeba jest przeogromna. I no, myślałam, że ten okres, wiadomo, przedświąteczny jest takim dobrym okresem na sprzedaż książki. A to okazało się, że w styczniu jest też przeogromna sprzedaż i cały czas ta książka się świetnie sprzedaje i jest potrzebna. To jacy są odbiorcy, może nie docelowi, ale rzeczywiście tej książki? Czy jest coś takiego, to teraz trochę popsioczę, ale celowo i nie mówię, że to moje zdanie, że młodzież nie interesuje się Szczecinem, tożsamością i tak dalej. Myślę, że przekrój jest bardzo duży, bo to są osoby i w moim wieku i oczywiście dużo starsze, które powiedzmy no, darzą sentymentem Szczecin jako miasto, w którym mieszkają długo, ale są to też ludzie młodzi, którzy na przykład wyjechali ze Szczecina na studia do Warszawy i do innych miast i na przykład tu rodzice mieszkają albo dziadkowie i mają ten sentyment, tak? Także myślę, że to jest naprawdę przekrój. Nie spodziewałam się, że tak będzie zróżnicowana ta grupa odbiorców, bo też i w ogóle, że tak będzie dużo wysyłek, tak? Myślałam, że to jest książka ściśle lokalna dla mieszkańców, a procentowo to jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo książek idzie, jest wysłanych w Polskę, właśnie Warszawa, Kraków, Wrocław. Osoby, które w ogóle nawet nie związane bezpośrednio ze Szczecinem, ale po prostu nie wiedziały, że Szczecin jest taki piękny i chciałaby mieć taką książkę. Wysłałam do Australii, jeszcze mam nadzieję, że dojdzie, bo była wysyłka, do Danii, do Norwegii. Także jest o wiele większy potencjał i zasięg tej książki, niż mogłabym przypuszczać. No i też Na górze w mieście jest, bo dostałaś nominację do Szczupaków na przykład. A tak, tak. Wydział Kultury również tutaj jest książką zainteresowany i Rada Miasta zakupiła również 10 egzemplarzy. Tak, także myślę, że to jest... Rada Miasta, zakupujemy tak, książkę. Kolejny, tak, to już wiem. Także... Chyba, że zakupicie, zanim się rozmowa ukaże, to tak, dokładnie. Wybaczamy. Ale tak, to też wczoraj właśnie na przykład na szczecińskim bazarze smakoszy przyszła pani, która kupiła dla swojego szefa 10 książek, także myślę, że naprawdę... Tyle co Rada Miasta. Tak, tak, dokładnie. Ale spotkałam panią tutaj na dziedzińcu ostatnio, która mówi, pani Mojko, już kupiłam pani 7 książkę. Także jako właśnie na początku myślałam, że to będzie tak, że ktoś kupi książkę i że ten rynek się bardzo szybko nasyci. Tak, że będzie miał, będzie się nią cieszył i tak dalej. A tu się okazuje, że ludzie po prostu kupują dalej tą książkę, gdzieś właśnie na prezent. Tak, także to jest no absolutnie fantastyczne. Tak, zdecydowanie, bo to jest książka, którą jak już macie, to chowajcie w domu, bo jak przyjdzie znajomy, to będzie wyczytywał i będzie chciał ukraść na końcu. Tak, to jest bardzo budujące, no i wspaniałe, tak, że jest ta potrzeba. Skąd wzięło się u Ciebie to zamiłowanie do tych detali? Ty już wcześniej, przed przyprowadzką tutaj... To znaczy, wcześniej robiłam zdjęcia, ale raczej ludziom. Imprezy takie bardziej rodzinne, dzieciom, przyjaciołom. Architektury właściwie nigdy nie postrzegam jako takiego głównego źródła w fotografii. I to przyszło z czasem. I myślę, że oko też zupełnie inaczej dzisiaj, po tym roku czasu widzę, że po prostu oko zupełnie inaczej też pracuje, że po prostu z czasem to ta pasja się bardzo pogłębia z dnia na dzień. Teraz praktycznie jak wychodzę na ulicę, to już sama jestem nastawiona na to właśnie wypatrywanie. I właśnie jak wychodzisz, to mi się to skojarzyło trochę z flanerami. Oni co prawda z założenia nie mieli celu, do którego idą, ale ty też trochę jakby możesz sobie postawić na drogę bez celu, a celem jest właśnie samo podróżowanie i oglądanie. I jak wychodzisz, to sobie stawiasz jakieś, czy idziesz po prostu dziś idę w tamtym kierunku? Będę przymierzała miasto. Bardzo bym chciała, żeby było tak, że mam plan i wychodzę, bo mam w zeszycie 15 stron miejsc, które z adresami albo od ludzi, którzy do mnie piszą, albo sama mam właśnie takie cele, ale no niestety najczęściej to jest tak, że po prostu, chociaż też się tym cieszę, że to jest przez przypadek, tak? Odprowadzam córkę do szkoły i wracam powiedzmy przez Jasne Błonia, bo tamtędy idę, albo po prostu gdzieś miałam też taką sytuację, że wsiadłam nie w ten tramwaj, co trzeba i pojechałam, po prostu stwierdziłam, a jadę sobie na koniec, zobaczę, gdzie dojadę, także to jest często naprawdę przypadek. Chociaż mam takie miejsca, które chciałabym dojechać i znam dokładne adresy. A jakie to miejsca?
na Willowej na przykład teraz poznałam panię na Kolumba 5 w takim też pięknym, bardzo, bardzo bliskim moim sercu budynek i właśnie dowiedziałam się, że tam jest bardzo fajne miejsce i też można zobaczyć właśnie przepiękną układzinę ścienną i tam chciałabym ruszyć. Ale to mam naprawdę 15 stron różnych. Albo ktoś, pani Monika, widziała pani to, a tamto, także myślę, że to jeszcze wspaniała droga jeszcze. Ale to właśnie jest tak pewien fenomen, bo przez wiele lat wszyscy przeczyli, mieszkańcy kamienic, że mieszkamy w kamienicach i jak tu jest obskurnie, źle i śmierdząco przez różnych mieszkańców. A ty pokazujesz właśnie, że nie do końca tak jest. I nawet w miejscach, które są szare, gdzieś znajdziemy pewne elementy do wyciągnięcia. Te szare są najpiękniejsze dla mnie, ale myślę, że to nie tylko dla mnie, że to też jest dobry czas, że już to pokolenie, powiedzmy powojenne, które tutaj dopiero przyjechało, nie czuło się tak wiadomo u siebie i też no, sytuacja taka, która była po wojnie wcześniej była specyficzna, ta niestałość granicy, ta niepewność, czy tu jednak będziemy, czy tutaj zostaniemy, a w tej chwili żyje tutaj trzecie pokolenie, tak, już wspominają swoich rodziców i dziadków i myślę, że to przywiązanie do miasta jest o wiele większe niż było wcześniej, po prostu musiał upłynąć czas. Myślisz, że jest większe przywiązanie do miasta? Zdecydowanie. Zresztą w ogóle... Mnie to zawsze zastanawia właśnie. Bardzo. Ja często podaję taki argument, że na przykład przyjezdni tutaj na studia ludzie i tak docelowo chcą wyjechać. Wiedzą, że przyjeżdżają na 5 lat studiów, żeby uciec, nie? Ale... No widzisz, w moim przypadku to było na przykład inaczej, ale też... Ja nie mówię, że tak zawsze, ja wiem, nie? Tak, też... ale myślę, że to teraz się zmienia, że... Z przyjemnością posłucham, jak to zanegujesz. Nie, neguję zdecydowanie, bo co też jest dla mnie, można powiedzieć, pewnym zaskoczeniem, że wiele osób przyjeżdża do Szczecina i zostaje tutaj z większych miast. I po prostu kocha to miasto, bo jest właśnie, są kamienice, jest zielone, jest mnóstwo tych jeszcze przedwojennych pozostałości, mimo że tak zniszczone, tak? Także myślę, że to się bardzo, bardzo zmienia i jest ogromne przywiązanie Szczecinian do tego miejsca, do tego miejsca, w którym żyjemy. Dobra, kolejna twoja lokalizacja, czyli Dom Kulmów. Trzy słowa o Kulmach może, bo jeszcze przed wejściem mówiliśmy, że jest mała świadomość społeczna Kulmowej u nas. No tak, Joanna Kulmowa kojarzy się przede wszystkim z literaturą dziecięcą i mi też, szczerze powiesz, bo Violę Akadio pamiętam doskonale, jak czytałam. No ale to przede wszystkim, no wiadomo, literatura, niesamowity humor i uważam, że bardzo, bardzo warto by było właśnie wrócić do tych jej wierszy i przypomnieć je. I też do tego Strumiańskiego właśnie wydała taką książkę fantastyczną, Strumiańskie wędrowanie, o tym życiu w Strumianach, bo bardzo też kulturalnie z mężem byli wielkimi aktywistami i tam działali na rzecz właśnie kultury i grali na fortepianie. To było absolutnie wspaniałe. Uważam, że rzeczywiście, że warto byłoby to przypomnieć. Tym bardziej, że no od niedawna oboje nie żyją. I to jest być może taka dobra okazja, żeby jednak teraz tą pamięć ich przypomnieć sobie i przywrócić. Państwo wpisują w Google teraz Joanna Kulmowa i googlają i sprawdzają. Ale właśnie planujesz jakieś działania związane z tym upamiętnieniem, z przypomnieniem? Bardzo bym chciała właśnie... Tak... Trochę kupując taki dom, jednak sama na siebie narzuciłaś ciężar teraz. No ale z wielką przyjemnością, to jest bardzo przyjemny ciężar. Słodki ciężar, tak. No, zresztą jak czytam o jej wiersze o skrzypiącej podłodze i ja mogę po tej podłodze chodzić, czy o oganku, czy o bramce przy domu, no to jest bardzo poruszające. Moim wielkim marzeniem jest... jakby opisanie właśnie tej książki Strumiańskie wędrowanie, wplecenie właśnie i zdjęć z tych strumian i też tej historii właśnie teraz naszej, że my tam jesteśmy i jak to wygląda. Także bardzo bym chciała, to jest moje wielkie marzenie. Czyli obiecujesz książkę, tak? Dobrze. No jeśli się uda, to można tak powiedzieć. Bardzo bym chciała. Umawiamy się na za rok, rozumiem. No to w pierwszej... Metodą męża. Nie, tak, no w pierwszej kolejności, no niestety już plany, to jest, planów na książki jest kilka. No i w tym roku bardzo bym chciała, żeby ukazała się książka Wspomnienia przedwojennej mieszkanki kamienicy, w której mieszkam. To jest dla mnie w tej chwili priorytet. One są po niemiecku napisane zapewne. Tak. To jakie wyłapałaś? Spotkałam tutaj właśnie w zeszłym roku przedwojennego mieszkańca tej kamienicy. Wracałam z synem ze szkoły. No i na dziedzińcu właśnie stał starszy pan z żoną i z dwiema córkami, tak mniej więcej w moim wieku. No i zapytałam, bo tak wyczekująco tutaj właśnie stali, zapytałam, czy mogę w czymś pomóc.
No, jak okazało się, że możemy sobie poznać po miejscu, byli już szczęśliwi. Nie zaprosiłam ich tutaj właśnie do siebie, do mieszkania. Okazało się, że oni mieszkali na pierwszym piętrze. Poszłam do mojego sąsiada zapytać, czy mogliby na chwilę zobaczyć to mieszkanie. Ten pan był bardzo poruszony. I myślę sobie, że to jest normalne. Jak gdybym pojechała, powiedzmy, zobaczyć tam, gdzie moja rodzina żyła, właśnie koło tego Tarnopola, to też bym chciała, żeby nas w sposób tak przywitano. No i potem mówiliśmy się, właściwie to była długa przerwa, prawie rok czasu, jak żeśmy się rozstali, ale wymieniliśmy się adresami. No i kiedy moja książka już był jakiś właśnie plan na tą książkę, no to napisałam do Zygmara, czy ma może jakieś fotografie właśnie tej kamienicy przedwojenne. On napisał, że niestety żadnych fotografii nie mają, bo w 45 grudniu musieli stąd tutaj w wielkiej trwodze, że tak powiem. I zdjęcia nie były pierwszą potrzebą. Dokładnie, otóż to. Ale właśnie jego siostra, 5 lat starsza, rocznik 35, wydała właśnie pamiętniki i przysłał mi w prezencie te pamiętniki. No i byłam ogromnie poruszona, tak? Bo 3/4 z tych pamiętników to dzieje się właśnie tutaj, dokładnie w tej kamienicy. Tak? Ona w 45 opisuje jeszcze gwiazdkę, jak wygląda przez okno, dokładnie wiem gdzie, tak? Że to jest absolutnie poruszające. I mam zgodę rodziny. Ona niestety zmarła w międzyczasie, ale mam zgodę do rodziny na wydanie tych pamiętników i bardzo bym chciała wpleść w to też historię właśnie Zygmara Jonasa i brata i moją. Oczywiście ze zdjęciami. Dobra, kolejny budynek, z którym jesteś związany, no to Pocztowa 19 teraz. Tak, od niedawna. To również spontaniczna historia bardzo. No tak, dowiedzieliśmy się właśnie od wspaniałych właścicieli Café Berlin, że jest taka w ogóle możliwość, że miasto ma przetargi na różne takie opuszczone, mniej lub bardziej lokale w Szczecinie. No i tak z ciekawości, jeszcze właśnie pod koniec roku, dokładnie 9 grudnia akurat były 3 i objechaliśmy z mężem, chodź, zobaczymy. No oczywiście jak zobaczyłam Pocztą 19, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Jeszcze jak przez szybę zajrzałam i zobaczyłam, że są przedwojenne najprawdopodobniej płytki na podłodze, to przepadłam bez wieści. 11 grudnia za 2 dni był przetarg i w ogóle nie mogłam, nawet nie robiłam na początku ani jednego zdjęcia ze środka, bo kilka godzin później 9 mogliśmy zobaczyć w środku, jak wygląda ten lokal, ale nie zrobiłam żadnego zdjęcia, bo bałam się, że zapeszę, że to jest niemożliwe, żebyśmy mogli ten lokal wydzierżawić. No 11 grudnia okazało się, że nie ma żadnych innych chętnych oprócz nas na przetarg, na ten lokal, no i udało się i jest, no jest pięknie. Okazało się, że oprócz tej posadzki i też secesyjnych pięknych drzwi frontowych w witrynie są też płytki na ścianie w rogu, okładzina ścienna. No a po bliższym zapoznaniu się z lokalem okazało się, że te płytki są na całej po prostu były ścianie. Zaczęliśmy je skuwać i efekty można było zobaczyć właśnie na Instagramie i na Facebooku, ile tych płytek po prostu było zamalowanych pod tynkiem. I to była naprawdę wielka przygoda i też taka dla mnie symbolika, tak, że tutaj szukam tego starynkiego w Szczecinie, w mieście, a tu na takiej małej przestrzeni, która gdzieś tam bardzo długo była opuszczona, widzę, coś mogę odkryć, tak, to jest niesamowite. Nawet teraz mam ciarki, jak o tym mówię. Czym będzie Pocztowa 19? W ogóle już nazwę nie musisz wymyślać, bo mi się wydaje, że ona tak weszła. Tak, że to będzie tak, że tak. Pocztowa tak. 19 w zupełności. Tak, to już tak mogłoby zostać. No bardzo bym chciała, żeby to była taka przestrzeń kulturalna, trochę księgarnia, trochę kawiarnia, trochę galeria. Żeby były tam też inne, nie tylko moja książka, że mogłam tam czekać z moją książką, ale też z innymi książkami szczecińskich. Bardzo bym chciała głównie właśnie twórców, którzy wydają przede wszystkim samodzielnie, ale nie tylko. Końcówki nakładów, książki gdzieś zapomniane, które warto by było przypomnieć. Chciałabym, żeby były tam też zdjęcia nie tylko moje, ale innych fantastycznych osób w Szczecinie, które właśnie poznałam na przykład na Instagramie, żebyśmy mogli się tam spotykać. W ogóle żeby każdy, kto ma cokolwiek ciekawego do opowiedzenia o naszym mieście, żeby mógł przyjść. Mieszkańcy, przewodnicy miejscy, może inni księgarze właśnie, żebyśmy mogli porozmawiać. No i też wypić dobrą kawę i zjeść może właśnie takie ciastko. Bo ty właśnie zjednujesz tak ludzi. To też gdzieś czytałem, że no, chcąc wejść do jakiejś kamienicy, musisz zadzwonić z domofonem, że musisz się jakoś przedrzeć. Tak, tak. Przez zasieki drzwi. Dokładnie. No nie da się inaczej, tak? Także, ale myślę, że to jest ważne, tak, że to nie tylko zdjęcia. No przecież ja bym sama nic nie zdziałała. Uważam, że to jest fantastyczne i też to wspieranie się. Ja na przykład widzę, że bardzo społeczność szczecińska wspiera się, tak, bo jest to mała społeczność, nawet jeśli chodzi czy kawiarnie, czy księgarnie, czy w ogóle właśnie przewodników, że naprawdę trzymamy się razem i jest to dla mnie bardzo budujące, więc uważam, że to tak trzeba.
A powstanie Kamienica w lesie 2? Tak, że są pytania, no to wiadomo, że już właściwie, już materiał mógłby, mam tyle materiału, że już mogłoby powstać. No z tym, że też musi upłynąć pewien czas, no bo w tej chwili będą te pamiętniki przedwojennych mieszkańców, tak? Wplecione razem z tą historią dzisiejszą. Ale myślę, że oczywiście, że no we mnie jest taka duża potrzeba i myślę, jeśli czytelnicy też by chcieli, to jak najbardziej. No sądzę, że ilość sprzedanych egzemplarzy pokazuje, że... Że tak, że jest taka potrzeba. Że ten... takich książek szczecińskich jest coraz więcej, przynajmniej tak według tego, co ja obserwuję. Jak myślisz, skąd się to bierze? No właśnie myślę, że też z tej potrzeby, tak, społecznej i z tego, że czas ten jeszcze, zresztą wielu i autorów tych publikacji szczecińskich o tym mówi, że jeszcze 10-20 lat temu to by nie było możliwe, tak, żeby tyle powiedzmy książek się sprzedawało i żeby było takie zainteresowanie. Myślę, że to, że jednak upłynął ten czas, 75 lat w tym roku mija polskiego Szczecina, tak, że to pokolenie, że po prostu bardziej się czuję tutaj u siebie, bo żyje ta trzecia generacja, która też wspomina powiedzmy swoich przodków, tak? Na przykład swoich dziadków. To też już jest inaczej. Tak mi się wydaje. Ale to pokolenie właśnie 30 czy 20 latków bardziej czuje się bardziej związane. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, ale nawet i starsi, tak? Starsi ludzie po prostu też już, którzy mieszkają to powiedzmy wiele lat. No ja mieszkam tutaj 10 lat, ale też już jestem tutaj, że tak powiem, przywiązana do tego miejsca. Myślę, że to tak jest, że wszyscy tęsknimy, tak? Żeby być jednak przywiązana. No, nie wyobrażam sobie, żebym miała żyć w jakimś miejscu, którego nie kocham. To trudne, tak? Łatwo jest być w miejscu, które się kocha. Tak mi się wydaje. I myślę, że to nie tylko jest takie moje zdanie. Nie wiem, czy muszę podsumowywać w takim razie. Żyjmy w miejscu, które kochamy. Zapraszam Was do Kamienicy w Lesie. Zapraszam Was na profil Kamienicy Zapraszam w Lesie. Zapraszam również. Na Instagramie. Kto nie ma, kupuje. Na resztę czekamy. I zapraszamy na spotkania też z Moniką na pewno.